Gdzie są Araby? Aha, co jest pełne. To będzie intensywne granie na dwa komputery. Trzeba odłączyć. Ale gdzie są Araby? Araby są w zielonym czymś. Przy zielonym lesie. Hania, gdzie są Araby? Nie mam pojęcia, nie powiem ci. Aha, wredne jesteś obydwie. A, bo tutaj mam taką czapkę. Szybciej, koniu. Czemu ja nie użyłam? Kapa Lisy Peterson. Dobra, trzeba odłożyć śmietniki. Lisa's Peterson Hut. A bo one tu są chyba. Nie ma, tutaj czy są? Są przy tych Sunfieldach. Ale gdzie są Sunfieldowie? To jest ten problem, kochani. Ogólnie, jeśli ktoś był ciekaw, to gramy Star Stable na bardzo, bardzo luźnym odcinku. Nie, dobra, na pewno ich tam nie ma. Wracamy się. One są przy dwóch komputerach. Tam, gdzie jest ta farma opuszczona. Wiem. I tam się jedzie i tam są Araby chyba bodajże. Wiem, gdzie były, ale nie mogę do tego miejsca trafić. Przeglądamy rasy koni do kupienia? No ja chcę kupić jakiegoś Izabela. Okej. Okay. Dobra, już, można. Można zdjąć siodło. A tutaj rozsiadływanie jakieś. Zabrała mi fryza! Miałaś na fryzie jeździć! Ja nie lubię fryzy. Nie powiedziała, że ma. Nie wiem, ja sobie robię. O, to będzie tam przy tym młynie. Przy młynie. Młyn. Bo ona chciała, żebym jeździła na koniu pierwszej generacji. No, bo ładne są. Młyn. O, jeszcze. No ten. Już, wyluzuj trochę. Jedziemy. To powinno być tu, ale nie wiem, czy jest. No i skręcaj. Kiretka jedzie. Jest. Jest. Trafiłyśmy. Ale ładny. Trzeba zmienić maść. Przejrzyj sobie tę i zmień maść. Zrobię sobie. Teraz będziemy oglądać Araby. Ten mi się nie podoba. Ale ja wiem, jakie mają animacje Araby, chciałam je zmienić. Kary mi się nie podoba. Takiego właśnie mam na sobie. Na sobie. Tu masz jakiś zamek. Ale ten jest brzydki. Nie, brzydki jest. Tego mam. Mi się podoba. Ten jest ogólnie taki ten. Rubikana mi się nie podoba. Gdzie ja? A tego też mam. Kupia, ja? Ale są jeszcze pinty białe. Są głupie. Ja jechałam do fartu pinty. No. Ja robię tutaj długo. O, ten w sumie jest pintabian i zabrowaty. A masz pintabiana? No. Nope. No to sobie kupisz. Nie, to jest ładne w sumie. Też. Wygląda trochę jak kadera. Ten taki, o, a ten. Już nie wiem, którego kupić. Podoba... Ostatni, ten co jest teraz. Nie, on mi się tak sobie podoba. Podoba mi się ten. No to ten. I ten. Chciałaś Izabela. Tego już masz podobnego, tylko że arabskiego, więc tego bierzesz. Dobra. Wiem jeszcze, że jakiego. Młody. Młody klacz. Młody klacz to jest. Młody klacz. No to ja chcę. Griffin, pan na Griffin z kryminału. Nie, to będzie PZR. No. Ert. To później pójdź za mnie, bo ja mam i ramieni. Wtedy B. O, old. Jest paper. Znaczy jest paper. Aha, zaczęło się. Jest! Intensywny. Po prostu nie będzie. Ja nie wiem, czy nie będzie. Raczej nie. Ja bym chciała 10 minut z tego filmu. Pewnie będzie. Tylko on jest taki wyładuj składu. Ale jakie trudno. Pokaż kiedy. O, ja. Intensywne szukanie imię. Myślę, żeby szukać? Tak. Dlaczego nie wyszukujesz? Bo nie chcę. Dobrze. Już dawno chyba było, Peter. Nie, już była, już jest. Już jest to prawda. Dobra, trzeba będzie tutaj zamazać twarz, bo ja się odbija w tym. No nie ma. Dobra, trudno. Zrobimy tak. Kupowanie konia. Właśnie nie wiem, nie wiem, czy mam grzywy jeszcze nie zmienić. Ej, dobra. Zmień grzywę. Będzie ładniejsze. Zmień grzywę. Nie, ale to bez zmian. Ale widzisz, to jest logiczne. To jest, w sumie ładne jest to. Jest warkoczyk. To jest dramat i to jest dramat, czy nie ma warkoczyk? Aha, no to w sumie ładno weź. To dam. Dobra. Teraz trzeba znowu szukać. Czemu? Ej, kto nas tego szukał? SSO. Happy kebab. A ty dokąd jedziesz? Nie wiem, a co by tak jadę? Ej, robimy ślub w SSO. No? Dobra. O ja, nie wiem. Włącz dzikiego konia. A ja zawsze gdzieś się kupuję konie? I dopiero ten doniotar, że to jest przy tym Ferdinandzie. Ej, czemu mamy trzy takie same głowy? Kto to wie? Jaki szczęśliwy koń. Jaki? Arab! Ogólnie to jest niby pintabian według SSO, ale ostrzegam, ja nie mówię Arabeł i to jest Arab. Bo to jest... Dabdzie. Bo to jest kształt Araba, tylko masz czemu zmienili. Dosiąść teraz. Nie, bo potem tam będzie nierozsiadłane, a to mnie wkurza. Podrzuć mnie ktoś. Dokąd? Powodzenia z nowym koniem. No ej. I ono przychodzi? Tak. Kiedy? No przychodziło prawie. Kiedy? Teraz już nie ma. Dobra, to no może... Ej, ale szajs. No ja chcę do stajni wejść. Może mogę się z tego zrobić stajnę. No nie wiem.
byłoby jeszcze... O, Hobbit. No mam Hobbita. Hobbit ma honorowe miejsce w tej stajni. Hobbitek. Kasaldi. A czemu nie? To nie będzie obok Hobbitka. Nie, bo tu mam box. Ciekawe, kiedy skończy się miejsce w stajni. Ile nam zostało? Już mi się skończyło. Aha, no tak. Ile zostało pieniędzy? Poka. Czeka. Poka. Poka. A, no to nie jest źle. Dokupimy boksy. Tak? Tak. Naprawdę chcecie się wydawać tyle tych? Lubię. Bez sensu jest. To sobie nowe hobby. Ale ja lubię mieć ładnie uporządkowane konie, bo mam w boksach. Dobra. Dobra, przestawimy po prostu ten sprzęt na tego drugiego konia. Już zapomniałem, jak to się gra. Counter. Będę dzikim koniem. Z halterem. Brawo, brawo. Okej, okay. I wyłazimy. Ja myślałam, że to jest startowiec. Bez urazy koniczku. Gniady, bo ja mam gniadego. Mam gniadego startowca. Nie chcę do szafy. Ale w czerwonej, co jest teraz szafa? Przedmiot. Zostanie kreatywnie. Zostań dzikim koniem, zacznij na dzikie konie. Kiedyś będzie trzeba pojechać do tej babki i porobić coś z tych ziółek, bo już jest trochę za dużo. No nie? Zobaczcie, jakim jestem dzikim koniem w halterze. Kto? Asia, musisz odstawić fryza. Nie chcę mieć. You must odstawić fryz. Tak? To patrzę. Oh no, my fryz! But it has any truth. Ona nie odstawiła fryza, więc... Oh no. Proszę, oh, nie no. Brać z niej przykładu. No. Jadę do chatki. Dlaczego ze mnie nie brać przykładu? Jadę do chatki. Bo ty jakieś dziwne rzeczy śpiewasz. Ja jestem najlepszym gamerem. Byłeś ty kiedyś w chatce Jaspera? No. Rzuciłam wirę. Biedna wira. Byłam w chatce Jaspera, Essa. Co to jest chatka Jaspera? Nie wiem. Znaczy nie Jaspera. A, o matku, jedyna! Ja wczoraj nie wiedziałam, co to jest karabinczyk, a dzisiaj nie wiem, co to jest chatka Jaspera. Brawo dla mnie. A ja teraz będę w chatce Kowala. Dobra. Teraz tak. Tyle mam konie, jakby ktoś pytał. A na dachu jestem. Sporo. Ej, właśnie przydałoby się je policzyć. Dobra, nie teraz. Którego konia wywalić stąd, bo na jego miejscu sadzimy araba. Znaczy jakiego kryształu. No na pewno nie. Tego konia lubię, to wejdzie na jego miejsce. Jestem u Kowala, brzydko to, nie? No brzydko, brzydko. Aha, brzydko, brzydko. Ja jeszcze potrzebuję prezenterki dla tego konia. Będzie, jak nie będzie mnie kto podwieźć. Oj, nie ma tu kogoś, kto miałby cię teraz podrzucić. Life is a plus. Czemu ja już nie mam prezentera dla koni? Bo cię wszystko powyprzedawałam na czarnym, na pchim targu. Nie no, nic nie powy, ten, nie posprzedawałam na pchim targu. Ale raczej stoisz, o, tak, tak jak myślałam. Co tak jak myślałam? Stoisz w prezenterce. To. Fire! Czekaj, muszę się wylogować i zalogować. No tak, no bo każdy koń ma swój i powinna być jeszcze jedna gdzieś. Aha. Czemu masz tyle Arabów? Bo to... Araby to moja dusza, moje serce i moje życie. Wychodzę i wchodzę, bo mi się coś zepsuło. Dobra. A trzeba się zaopiekować tym konikiem. Mhm. No, muszę być bliżej swojego konia, żeby... Jak tu jesteś wystarczająco blisko. Ładny srokaty. Kocham życie, okej? Okay? Musisz być bliżej swojego konia, żeby móc go pogłaskać. Ku. Aha, a przed chwilą była wspólna chwila. Aha, bo to była do innego konia. Dobra, tej sytuacji nie było. On wygląda jak pomarańczowy. Dobra, gdzie się spotykamy na ślubie, na schadzkę? Nie wiem. Dobra. Nie, musisz się jakoś ubrać, bo w tym nie będziesz na pewno. Musisz założyć sukienkę świtezianki. Nie ma mowy, na dziko, na dziko. Sukienka świtezianki. Sukienka świtezianki. Sukienka świtezianki. Dobra, już jedziemy szukać sukienki. Nie, nie, zakładasz sukienkę. No, jedziemy właśnie jej szukać. Chociaż pewnie będzie trzeba wydać kupę kasy na globalu, ale szczerze mówiąc, póki co mnie to nie boli. Masz wianek i sukienkę świtezianki. I wejdziesz potem do jeziora na obozie jeździeckim. No, chyba cię pogięło. Ej, masz sukienkę świtezianki? Bo ja tak dawno nie grałam, że ja klikam w nie te przyciski i oczekuję nie tego, a ja nie wiem, nie wiedziałam, co to jest karabincik i teraz nie wiedziałam, gdzie jest chatka Jaspera. O, uwaga, bo muszę... Dobra, dosuwam się do ciebie i teraz ci doradzę. Jasper tajkowy. No tak, nie masz nic. Bieda, bida, bida, bida. Bida, bida. Ale wianek jest, wianek. Różowa. No, różowa. O, zareagowałaś. Tak, świtezianka.
Różowa świetlicznie bilajk. A może będzie zielona? I Wianek. Tu? Ten, a, widzicie? Tak. Naprawiło mi się. Nie. Jadę do stajni. Ten tu, przy torcie. Ten. Wianuszek. I jak on, balerinki, bez rękawiczek będziesz. Komon mi nie do stajni twojej. Dobra. Teraz? Poczekaj. Nie. Tak. No muszę ją komonąć, to ona też będzie dobrze grzeba u siebie w szafie. Kali. Just me, okay. Poszukamy chmuta. Jest. Zaproszenie wysłane. Okej, okay, jadę do ciebie. Ja sobie szukam teraz zakonu. Moje ludzie po ciebie idą. Mieszkam na 10 piętrze. Idę za twoimi ludźmi. Idę za twoimi. No, tak ci powiem, że musisz... Gdzie jest biały czabrak świteżanki? Pelim. Ten będzie git. Tak, nie, ten nie będzie git wcale. Cichaj mi to. It's me! Dobra. Ewentualnie ten, jak tamten nie wypali, to ten weźmiemy na wypas. Co jeszcze weźmiemy? Trzeba temu koniowi ten... Dobra, wchodzę w kadr. Untouchable. Ale tak jesteś zasłonięta przez inwentarz. Znaczy się mój magazyn. A może ten będzie ładnie wyglądał? To też by sobie weźmiemy na zapas. Co się gapisz? Weźmiemy sobie jakieś ozdóbki białe. Okej, okay, dobra. Trzeba się coś ubrać kwiatka białego. Czemu nie masz żadnej białej sukienki? Co to, świtezianka? Tak, załóż strój lekarza. Strój lekarza, proszę. Jaki strój lekarza? Nieumowy. Tak. Tak. Kochani, to Wednesday. Przebierz się za Wednesday. Ale nie, Wednesday nie pasuje. Do tego konia będzie różowy kantar. Ja chcę mieć garnitur. Mhm, więc tak. Ale garnitur żyć. Dobra, weźmiemy. Ej, kostium klauna w Star Stable, kupcie. Potem, no, teraz robimy siłę. Jak z tą świtezianką? Już się przebieram, poczekaj. Czemu masz takie brzydkie rękawiczki? Kto? Ja? Ja mam ładne. Oj, Asia, ale brzydko. Jaki dresaż brzydki. Oj, bielguście. Te buty do tego. Jezus, no. Jeszcze nie skończyłam. Dobra, robimy sukienkę świetlną. O nie, co za... A nie, to jest ze sweterkiem. To tak nie może być. Konia na white. Nie, trzeba kupić na globalu sukienkę świtezianki. Będę musiała zmienić włosy, dobra, bo ja będę tutaj facetem. O, Kali, zagląda przez inwentarz. Mój koń jest ready for her ślub. Nie, tak na pewno nie będzie wyglądać. Oj. Koń. Będę kosmetyczką. Koń tak będzie wyglądać? Nie będzie. Nie, no może być, ale naprawdę ty musisz się przebrać za ładną, elegancką śwityziankę. Którym klawiszem był global? Asia, który klawisz to globalny? Tak, dobra. Tak, K. Ubranie. I teraz biała sukienka śwityzianki. Biała. Pasuje, biała. Biała. I szukamy śwityzianeczki. Jest! Co? To. Tak, to. Właśnie o to chodziło. Widać, ja chciałam kupić, a ja chciałam zmienić fryzurę. Zobaczymy, co ty masz tutaj, Helen. Ja mam same wszystkie rzeczy, mnie nie stać na nic ładnego. Marynaczki, ubranko. Nie. Dobra, kup tą śwityziankę. Zmiana fryzury. Ej, najbardziej męsko będzie wyglądała ta. Psa! Nie, szczerze, jak się włoży podtoczek... Był taki mem, ładnie wyglądasz w kitce, ja w kitce. Jak się włoży toczek, kupiłaś to nie będzie tak źle. Widzisz? Widzisz, jak męsko? Mówiłam, że będzie męsko. Tylko trzeba jeszcze zmienić... Tylko musimy wziąć jakąś spódnicę, żeby miała gołe nogi. Okej. Okay. Białą, żeby się nie rzucała w te... A brak makijażu? Nie. Tak. O, ładnie. Tylko musisz tą bandanę zdjąć. Co to, koronawirus? To ty ją założyłaś? Była ale brzydka. Ładna. Nie mamy. Musisz mieć inny makijaż. To jest bardzo brzydkie, Asia. Wiem. Rozdejmiemy bandanę. Dobra, będziesz miała taką. I włożymy wianek. Niczego lepszego nie ma. Podoba się? Taka łysa trochę mi się. Te rękawiczki są bardzo brzydkie. Musisz zmienić je. Zdejmę je, będzie bosa. To znaczy... Znaczy będzie miała gołe ręce. Będzie miała bosy ręce. Dobra, wychodź z tej stajni, bo już nie mogę na to patrzeć. Nie wiem, czy nie wziąć białego siodła jeszcze. O tak. Będziesz taką... O, świte... O, ktoś tu przeżył. A to ty, Asia, sorry. Ale tu nie ma nigdzie takiego białego siodła. Ej, nie wiem, myślisz, że tak będzie gliz? Na mężczyznę. Tak. Myślę, że jest brzydko.
Ubrałam się na to mężczyznę. To siodło będzie git? Poka. Takie, nie, nie komponuje ci się zupełnie, musisz kupić. Nie kupię, chyba cię pogięło. Białe, to białe. O, to się rozumie, to się szanuje. O! Jesteśmy untouchable. Dobra, dobra, wychodzicie stąd. Teraz idziemy w ładne miejsce. Okej. Okay. Jest baba i facet. Tylko nie wiem właśnie, czy to będzie ślub koni, czy ludzi. To jest ten problem. No to i to. A, tylko jedyna. Dobra. Ślub ludzi na koniach. Ale gdzie? Nie, rzeczka nie. Rzeczka jest nudna. Nie, tam na obozie jest dzieckim. Tam, gdzie jest świtezianka. Nie, jedziemy do Pałacu Baronowej. Nie, nie mam skaradera. Aha. No tak, tu gdzie ona jedzie, do jeziorka i ty będziesz siedziała w jeziorze. Nie, to nie, nie ma mowy, świtezianka nie koń będzie na brzegu. No proszę, świtezianka. Ale no to konie wychodzą za mąż, debilu. Świtezianka też. No dobra, zrobimy wyjście, za mąż pójście świtezianki. Tak, tak. Nie, jakieś bugowane miejsce. Nie. A ja nie chcę świtezianki, nie ma mowy. Ja na nie chcesz świtezianki za żonę? Zobacz, jaka ładna. Ma wianek, ma włosy. I sukienkę. Może być świtezianka, tylko nie takie zbliżenie. Nie dawaj takie zbliżenie. Dobra, już. Hop, a tu koń skacze. Jak ładnie. Patrz, hop. Jaki dresaż. Jadę do ciebie. Podskakujący zam. Ja wiem, i na tym ślubie będzie w tle muzyczka ze świtezianki. Mhm. Patrzcie na to. Jak to było? Alt? Nie. Control, alt, delete. Nie, no żartuję. Nie, nie wciskaj. Short. A, to ja. Control. Puść ćwiczebny. O, świtezianka już przyjechała do nas. Świtezianka cię najdzie. No, świtezianko, źle jedziesz. No, ale ja jadę do mojego jeziora. Męża. Nie do męża, tylko do jeziora jedziesz. Elo, mężuś. Nie. Ale ja chcę, żebyśmy się u ciebie... Dobra, ale muszę zrobić nie, na szybko jezioro. Jakiś wyścig, bo po prostu mnie wkurza to, że on ma takie wolne jest. Bo on ma 0 na 100 i dopiero pierwszy procent. Znaczy pierwszy level. Będzie ładna świtezianka robiła ładne zajęcia. To ta i co może jeszcze? Ej, co to za Evergrey? Ale wysoko. Może jest jakiś kod na Staraidera? Nie ma. Kochani, jak znacie kod na Staraidera, to spałam cię gdzieś pod postami. No bo pod tym filmem. Oj, nisko skaczesz. Ja jeśli będę kłętał. No jak mam wolnego konia, to czego się spodziewasz? Okej, trzeba się uczyć gdzieś pod świtem. Ale mój koń jest pojmany, nie jest wolny. On się mnie boi, ha. On się ja się ukrywam boi. Gdzieś przed świtem. Ja się cię. Nie, nie ukrywaj się przed świtezianką. Zmuszę cię do zamąż pójścia. Ale nie zamąż pójścia, tylko zażon pójścia. Zażon pójścia. Do orzemku. Zrobimy tak, jak w dawnych czasach, ten tylko na odwrót. I haha. Uciekaj do babci Hoshward. Uciekaj do babci Hoshward. Nie, cicho, nie podpowiadaj jej. O, mistrzostwa Murland. Idę na mistrzostwa Murland. Nie, nie. A kiedy są? Za 20 minut. No to nie. Nie, na początku musicie być na przystawie. Spotkałam na jakim stawie, no? Romantyczne. Koniu, cofaj! Cofaj! Pip, 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 pip. Jak śmieciarka. Żeby nie było ludzi, normalnie jak gramy w SS-y, to nie jest aż taka patologia. Ja chcę zrobić drifty. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Aha, bo nie mam. Dobra, ale driftujesz potem do świtezianki, rozumiesz? Nie, bo nie mam buga już. Będzie trzeba magia. Zrobić od nowa buga. Będzie magia. Będzie ewolucja. Będzie magia, no, ewolucja. Yes. Gdzieś nam też ładnie. I teraz ty jedziesz nad jezioro, ja cię będę nawigować. Jedziesz, jedziesz. O tu, skręcaj, skręcaj, skręcaj. Ja nie jestem suszką twoją. Skręcaj, skręcaj. Tam, tutaj mostek, skręcaj. Mostek, mostek, szybko, mostek. Nie ten, ten pierwszy, tak. Dobrze, nie! No okazałaś nie ten, no. A ja myślałam, że jedziesz na pomost. Mostek, jeszcze, ja, jeszcze raz. Aż taka głupia dobrze. Nie jestem, żeby nie rozróżniać, co jest mostek, a co pomost. Dobra. Mamy już 20 minut surowego materiału. Jeśli zaraz nie weźmiecie ślubu, będzie problem. No, skręcaj w prawo, prawo, skręć w prawo, skręć w prawo. Hop. Skręciłem. Chodź, koniu. O, normalny skacz, debil. Oj, chapka. Jedziesz, jedziesz. Tak, tutaj będzie zaraz twoje jezioro. Tak, tutaj. Tu, dobra, jadę tu do masz. I teraz musisz tu zejść i kucnąć. Jedę na i tyle. Ślub. A ty przyjedziesz tu. No i ty musisz wejść do wody. Wcześniej szybciej się biegało. Intensywne szukanie najgłębszego miejsca. Kucnij, kontrol, kucnij, kontrol. W kwiatku, kucnij. Gdzie jest kontrol? Tu. No. Nie, za wysoko jestem. Trzeba znaleźć głębsze miejsce. O nie, koń mi się tepnął. Gdzie? U. X. U. Koń? Przyjdź do mnie. O, cześć.
wdepnął ci w kolano, to musiało boleć. O, świtezianka waiting. Wbijaj do mnie. Wbijam. Czekam teraz na ciebie. Na mnie. Musisz wbić do wody i mi się uświadczyć. Nie baguj. Ej, czy mój kuń tu jest? Tak. No jedziecie. Nie lubię ludzi, którzy robią bagi. Mhm. No jedź. Brakuje nam księdza, trudno. O, konik nad wołowi ryby. Świtezianki nie ma, zniknęła. No nie ma świtezianki. Ojoj. I'm waiting. Dude. I'm waiting. Yes! No wbij do mnie. Łowisz czupaki. I powiedz, czy ze mnie wyjdziesz? Tam są drzwi. Czy wyjdziesz ze mnie? Nie ma szans. Nie lubię ludzi bagujących, ale nasze konie chcą wziąć ślub, więc chodź. Jakiś to chłopiec, piękny i młody. Jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtej wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie, o jednej porze, pod tym się widzą nad drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier schodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia, igrzysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawsze szpokniejach, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, o luba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie, hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowite wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufam zapały. Bożebym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi. Plął się przy świętym księżyca blasku. Lecz ty dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze, to moja rada. Bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życie biada. I biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka, więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą, ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła się leszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma, wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie, o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie, dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łezką. Jaką mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanucić czule dziewica. Po co wokoło świteżu wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia, wteknieje? Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem. Porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie. Tu będziemy razem, po wodnym pląsać kryształe. Czy zechcesz niby jaskółka chybka, oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilijek bieli, wśród boskich usnąć widziadeł. Wtem z zasłon błysnął pierwszy łabędzie. Strzelec w ziemię patrzy skromnie. Dziewica w lekkim zbliża się pędzie. I do mnie woła, pójdź do mnie. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, i chciałby skoczyć, i nie chce. Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, z lekka mu w stopy załechce.